Dobra, więc cześć, siemanko, witajcie. To jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. To jest odcinek z serii Rolnicze zmagania na wrzosach, a w dzisiejszym odcinku będzie wywóz obornika. No już bardzo dawno nie było odcineczka, więc postanowiłem, że coś nagram. Mam nadzieję, że wrócę do regularnego nagrywania. A więc zasiadamy do 40. Może lekko dźwięki przyciszę jednak. Zaraz to nie tu. Pa, 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 pa. Dobra, na 40 damy. No i lecimy. Dawno już nie nagrywałem. Trzeba się przyzwyczaić. A więc obornik sobie przywiozłem szczepami na pole. Skórnika to jest obornik. I w dzisiejszym odcinku właśnie będziemy go rozwozić. A w dalszej części odcinka pojedziemy jeszcze po krowy. Po krowy pojedziemy i wyoramy kawałek łąki. Mam taki nieduży kawałek, tam nie kusiłem trawy, no bo już tam naprawdę jest bardzo słaba. Postanowiłem, że to po prostu przeoram. Przeoram i zrobię tam pole raczej. Taki mały kawałek. Ale zawsze fajnie mieć niż nie mieć. Dobra, nie wiem czy mam... Mam gniecenie włączone, dobra. Pyk. Zajeździemy. Dobra. Nie pamiętam jaka to była... A, to wózkę. No dobra. Stówka, stówka. Troszkę do lewej. Zredukujemy na trójeczkę. Nie, chcę tutaj wolno jeździć z tym obornikiem, bo to kurzak to azotu dużo ma. A więc lecimy tak 12 na godzinę. No trochę nawiozłem z tego kurnika, bo ja się tam wymieniałem ze słomę. I no jeszcze tam będę miał. Jedno pole już właśnie rozrzuciłem obornikiem. Teraz kolejne. I tak jakoś to leci. Właśnie, no już nie nagrywało się tyle czasu. Dobra, nagrywa się w ogóle? Nagrywa się. I nie wiem co gadać, ale to tam jakoś będzie. No. No ładnie to leci, nawet jakoś dużo strasznie nie ubywa. Dobra. I kolejny przejazd. Oj, chyba za blisko się. Zaraz sprawdźmy, jaką to szerokość robi ten rozrzutnik. 3 metry, a ja mam na 2 ustawione właśnie. Proszę, tutaj się regulować. No i dobra, i walimy. No bo tak bym sporo nakładkę robił. Tak myślę, że będzie lepiej. No i musiałem talerzówkę niestety wymienić. No bo nie robiła złą teksturę. Teksturę robiła uprawioną, a ja no nie chciałem takiej. Wymieniłem talerzówkę. W sumie tej jeszcze też nie testowałem, ale mam nadzieję, że będzie dobra robić teksturę. Dobra, może przytniemy gdzieś. No właśnie, i bym chciał w tym odcinku rozrzucić na pewno to pole. To pole całe rozrzucić obornikiem. Żeby to już jakoś, żeby to wyglądało ładnie. W następnym odcinku. No i bym chciał, żeby właśnie wróciła regularność. Chociaż, żeby te dwa filmy w tygodniu pojawiały się. Na razie seria z osady zostaje zawieszona. W ogóle no nie wiem, czy jeszcze jakiś odcinek się z osady pojawi. No bo już tam... No jakoś weny na tą osadę naprawdę straciłem. Plagi zacząłem mieć już na serii. Bo tam 300 godzin chyba już przegrane mam. I lagi się zaczęły robić. I już tak średnio. No wolę właśnie na tych wrzosach bawić się. Opsa. No i zaraz klina będziemy mieli wyrobionego. Pyk.
i klimbę do wybiony. No i jeszcze jeden rozrzutnik załaduję. No, może po przyczyniach powalniemy, jak już tak jadę. Już będzie z głowy chociaż. Dobra, podcofniemy sobie. Dobra, dobra, stajemy, stajemy. Lecymy. No na GPS-ie, bo tu naprawdę nie widać ani tekstury, ani nic. Znaczy, no mógłbym na ślady patrzeć, ale przez cenę GPS-ie, bo no nieprzyzwyczajony jestem teraz. Nie nagrywało się tyle, no miesiąc przerwy był dobry. A więc to naprawdę spory, spory przestój był na serii. No jakieś tam poboczne akcje, tam nie wiem, nawóz rozrzuciłem na łąkę, to właśnie te jedno pole obornikiem rozrzuciłem, ale tak poza tym nie robiłem nic, a więc naprawdę, no za dużo to się nie pozmieniało do ostatniego odcineczka. Kurde, prawie rozrzutnik na PP starczy. No może nie, no starczy, kurde, no starczy rozrzutnik na to pole całe. No to w sumie dobrze. W sumie dobrze. Tak teraz myślę. No to dużo go nie będzie potrzeba. No a mam tych jeszcze pól. No tutaj mam kolejne pole do rozrzucania. Do rozrzucania właśnie kolejne pole tu. Tutti tutti, przed domem jeszcze. Na łąki chyba raczej nie będę dawał. Ale o, tam gdzie się wyora dzisiaj. W dalszej części odcinka, więc zachęcam, żebyście zostali i oglądali. Jak to może, no to zostawcie tam jakieś łapkę w górę, komentarz dla zasięgu. Co byście chcieli zobaczyć tutaj na serii. No i wielki powrót. Wielki, niewielki, no ale powrót. W końcu wróciłem do nagrywania. Troszkę mam tego czasu. No i mam nadzieję, że no jakoś te dwa odcinki w tygodniu postaram się, żeby były. Chociaż te dwa. Żeby jakoś tu się coś działo się na tej serii. No jeszcze jeden przejazd tam poprzecznie. I starczy. No to kurde, bajunie. Nie no, na stawki ma ten rozrzutnik. I trochę on mieści. Troszkę mieści, ale no 40 z pełnym ma co ciągnąć. Teraz z pustym to już tam. Znaczy no z pustym no jeszcze trochę jest. Ale już niedużo. No praktycznie no nie widać tej animacji. Dobra, podcofniemy sobie. O! Paliwka troszkę mało. Nie wiem, chyba załaduję ten jeden rozrzutnik. Ale go raczej nie będę rozrzucał. Tylko pojedziemy po krówki. Znaczy krówki, jałówki raczej weźmiemy. Co dwa transporty zrobię. Co dwa transporty? No, coś koło tego. Może trzy, zobaczymy. No i w następnym odcinku, jak dobrze pójdzie, potalerzujemy sobie trochę. Ja poza odcinkiem rozrzucę na tamto pole obornik. Obornik, te może zatalerzuję. No i dobra, GPS-a można wyłączyć. No i ładnie. Turecka. I piątecka. I łagień. No, drzwi zdjąłem, bo tu naprawdę, naprawdę, kurwa, gorąco jeszcze. Ale już niedługo będzie trzeba założyć, jak jesień się zaraz będzie zbliżać. Chłodno będzie, chłodne wieczory. A nieraz się ich wieczorami wozi. Robi się w polu. A więc ktoś będzie musiał, trzeba, żeby na te drzwi założyć. Może jeszcze to osłonę na maskę. Dobra. Kurde, tak opuściłem to.
Nie wiem, muszę wsiąść. Dziecko już odpalić. Przestawić sobie troszkę. Dobra. Wyskakamy. Chyba co ja mówię, wyskakamy. Tak podjechać w miarę, żeby było git. No i myślę, że będzie dobrze. Obroty trzeba zadać. No i wskakujemy. No i teraz zabawa. O, ale walnęło. Od samego brzegu zaczniemy. Oj. Ajajaj. No, troszkę się skupiam. Tak za dużo właśnie nie mówię. No niestety, no inaczej. Oj. Innej opcji nie ma, aby tak można. Kurwa. Ła. Pyk, pyk. No i góra. Cyk, cyk. No, to kazik. Może trzeba się przestawić. Opsa. Dobra, trochę tak. No, góra. Tutaj bym chciał to jeszcze zebrać. No, majster, łapkę. No, złapię. Łapcie, bajunia. No i dobra. A nie, po co ja skasiłem? A dobra, wałek tutaj. Odczepim. Oj, no ja bym chciał zostawić to skrzynka. I lecimy. Piątka zapięta. Cyk, szósteczka. No i walimy, walimy. No kawałek mamy do przejechania.
No, może drzwi zamknę. Opa. No i tutaj jeszcze te pole po prawej stronie tutaj też właśnie będzie do rozrzucenia obornika. Rozrzucić będzie trzeba i zatalerzować, ale talerzowanie na tym polu to raczej na odcinku bym chciał zrobić. Oj, sorry. No, tutaj właśnie ten kawalątek bym chciał zaorać. No, bo tu już porosło, to jak jest zboże się zasieje. A siana raczej mi starczy, tak mi się wydaje. Tu trochę kukurydzy mam. Nie wiem właśnie, czy wynajmę jakąś sieczkarnię. Mało. Czy jedną rzędówkę kupię. No, ale chyba jakąś sieczkarnię niedużo wypożyczę. Znaczy, no, przyjedzie ktoś i ja samym jednym zestawem powożę. Daleko nie ma. Przyczepa z kiprem jest, to chwila, moment. Chyba, że na dwie osoby w transporcie, ale to nie wiem jeszcze jak to wyjdzie. Tu lecimy. O, ktoś jedzie. Chwila, zaraz jadę, kurwa. Para. Już damy kierunek, że ja tu zjeżdżam. Żeby mnie nie chciał wyprzedzać. Dobra, powolutku. Zredukujemy. Dobra, szóstka tam. Podwórko duże jeszcze w miarę. Dobra, ale tutaj też trzeba zredukować. Dobra. No bo dobra, ja tu zawrócę sobie po prostu. No, 30 to zwinna, to idzie zawrócić. Opa. No i lecimy po jałóweczki. Nie wiem, może jakby były, to bym dwie krowy kupił, cztery jałówki. Dobra, tutaj w lewo. No i kawałek będziemy mieli do dojechania. No mógłbym, no niby to 40 wziąć, troszkę szybciej może. Ale po co? 30 się przejedziemy. 30 mało w transporcie lata. Trzeba to wykorzystać nieraz takie akcje. A to też ze zwierzętami nie wolno szybko za bardzo jechać. Tu się wystraszą jeszcze. A to nie jest za bardzo ta wypłuka przystosowana do zwierząt. Nie wiem, ale chyba dwie jałówki powinny się zmieścić. Tak mi się wydaje. No nie wiem nawet po ile one są. Trochę kasy mam. Mam nadzieję, że starczy na parę sztuk. A tu jeszcze trzeba będzie obornika rozrzucić. Nie wiem, no rzepak raczej nie będę siał. Będzie trzeba przewinąć teraz na wrzesień. No jeszcze z jeden może dwa odcinki na sierpniu nagram. I będzie trzeba już na wrzesień przewijać. A więc no 18 minut, 19 minuta. Będzie trzeba coś pomyśleć. O rozpisce. Gdzie co siejemy? Zaraz dobrze jadę. Dobrze jadę. Może nawet światełko zapalimy. No, tutaj kukurydza już jako ładna, duża. Chyba ziarnówka. No i w lewo. Dobra, wolne. Akumulatory, proszę zadzwonić. Najlepsze w Polsce, bardzo ładnie. No i tutaj odbijamy. Tutaj powolutku już. No i źle skręciłem. Brawo ja.
Mam nadzieję, że tu wyjadę. Dobra, wyjadę. No, pomyliłem oczywiście z jazdy. No, taki miał być wolny. Ale spadek. Tutaj jest jakieś silosy. Chyba tu można zboże sprzedać. Ciekawe jaka cena. Rozkładamy. Zaraz. Bo nie mogę stać. Muszę ja w to wejść po prostu. Nie wiem, czy to w tej przyczepce czegoś się nie zmienia. Aha. O nie, że ciała dały. Ta przyczepka nie jest przystosowana do zwierząt. Naprawdę? Nie no, pokazuje zwierzęta. Wej. Może gdzieś. O, o, o. O, tutaj trzeba, dobre. Jałówka. Aha, czyli ja jedna. No to będę miał jeżdżenie. Zamykamy dziada. O, 22 minuta. No to nie wiem, chyba zrobię jeden transport po prostu. A resztę przywiozę sobie poza odcinkiem. 1100 za jałówkę. Troszku to jest, ale nie jeszcze swój transport, no to trochę taniej. Tutaj by pewnie było z 1300. Jednak parę groszy by za transport na pewno polecieli. No a tak to sobie przyjechałem, czyli jest to ładnie, pięknie. Jedzie jeszcze. Dobra, i tutaj wliwa. No i akurat. Pięknie. Łogień, łogień, łogień. Miodzio, malina. No i teraz wyjeżdżamy z terenu zabudowanego. W prawo odbijamy. O, tu duży spadek. No, teraz pod góreczkę trzeba miodu mu dać. No, to spora górka, kurde. Jak z pełnymi przyczepami będę jechał, gdzie sprzedać zboże, no to 40 kiniszko może być. O, zima jakbym jechał. Ale dobra, urbanista. Urbańska. Jadimy. Jadimy, jadimy. No. W miarę niedaleko jest. Ale jednak jakby dwie takie wchodziły, to by lepiej było. Oj, kurwa, sąsiad wolniej. Jak Sonic działa, wszystko działa, gra i buczy. No, jeszcze to będzie trzeba jakoś fajną miniaturkę z tego zlepić. Coś, 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 nie coś. No, tutaj też chyba dziurawa ta droga, ale nie jest, jeszcze tragedii nie ma. Dobra, pojadę chyba sobie polem, żeby nieco szybciej było, bo jednak
No jak będzie za długi odcinek, to też dobrze. A mam już 25 minutę. Nie wiem, czy mi się opłaca jechać tam, zaczynać orkę. To będzie... Zanim dojadę, to już będzie z 29 minuta. Dobra, teraz nie wiem, gdzie się teraz rozładowuje, chyba tutaj. Trzeba otworzyć. Albo i nie tutaj. Tu nie ma tego. Gdzie to powinno być? Aha, czyli tam. To jednak źle myślałem. No kurwa, teraz tu się zaklinuje, zaraz tak się skończy. Nie, już nie będziemy jechać. Nie będziemy jechać orać. To zaczniemy w następnym odcinku. Już to workę. No i dobra. Tak zakończymy odcinek. Jeszcze może pościelę. Zgaszę. Wezmę kosteczkę słomy. O, pokażę jak to ładnie poukładane. Sianko przywiezione, słomka przywieziona. Opsa bierzemy. No tutaj już MTZ to oczywiście spięty z pługiem. Lecimy tutaj, zaradamy. To wyłączę. No i dobra, pierwsza jałóweczka jest. Tak to wygląda. Może zapalę jej na początek, niech. No i co tu będzie trzeba? No, słomy trochę pójdzie. Na początek właśnie będę sianem, bo nie mam żadnej kiszonki, nic nie mam. Ale z samego siana też myślę, że nie będzie źle. Rzucę jej, żeby się trochę zajęła. Hopsa. No, tutaj kaczki, wszystko jest. No i dobra, no trochę tego będzie trzeba dać. No i to by było na tyle w tym odcineczku. A więc jak wam się podobał, zostawcie łapę w górę, subika na kanale. I do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!